Tydzień minął pracowicie, szczególnie, że był to tydzień przed świętem zmarłych, kiedy odwiedzamy groby, kiedy porządkujemy cmentarze, kiedy na cmentarzu porusza się naprawdę dosyć duża liczba osób, więc chociażby z tegoż powodu należy to miejsce zabezpieczyć, zarówno żeby było bezpiecznie, kiedy ludzie odwiedzają, jak i później w nocy, kiedy te groby zostają same, a okazja kusi złodzieja do kradzieży kwiatów, zniczy. W okresie 24 do 30 października, czyli ostatniego tygodnia, strażnicy podjęli 92 interwencje. Operatorzy monitoringu wizyjnego ujawnili 19 zdarzeń, natomiast mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili do nas 42 interwencje. W tym czasie dwie osoby zostały przekazane policji, jedna została doprowadzona do miejsca zamieszkania, jedna osoba została przekazana również dla zespołów ratownictwa medycznego. Strażnicy zastosowali blokady na koła 9 pojazdów, pomogli w uruchomieniu 4 samochodów. W tym czasie również 6 zwierząt zostało przekazanych do schroniska lub lekarzy weterynarii. Z interwencji, o której chciałbym powiedzieć, pierwsza miała miejsce 26 października, godzina 15:50. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie, iż przed sklepu Netto dokonano przed chwilą kradzieży roweru. Rower był dosyć charakterystyczny. Na podstawie zapisu z monitoringu i opisu wyglądu tego roweru można było ustalić kierunek poruszania się sprawcy, gdzie uciekł. W wyniku patrolowania tego miejsca strażnikom udało się odzyskać rower. Rower został porzucony na jednym z podwórek na ulicy Armii Krajowej, więc po kilku minutach ten rower został odzyskany, mógł trafić z powrotem do właścicielki. Oczywiście w międzyczasie sprawa została przekazana policji. 28 października około godziny 15:45 na ulicy Władysława IV strażnicy podejmowali interwencję wobec dwójki nieletnich spożywających tam alkohol. W momencie podejmowania czynności wobec tych nieletnich jeden z nich raptem krzyknął, ale poleciała. Okazało się, że w tym czasie samochód jedący ulicą Sikorskiego potrącił dziewczynkę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Kierujący na chwilę zatrzymał się, coś powiedział do dziewczynki i zaczął uciekać. Strażnik w tym czasie pobiegł w jego kierunku, krzyczał, żeby się zatrzymał, żeby nie odjeżdżał. Pomimo tego mężczyzna ten uciekł z miejsca zdarzenia. Na szczęście udało się zarejestrować numery rejestracyjne tego samochodu, więc policja będzie mogła dojść do tego, kto był sprawcą tego zdarzenia, tym bardziej, że dziewczynka odniosła tam obrażenia, została zabrana do szpitala i prawdopodobnie zdarzenie to zakwalifikowane jako wypadek drogowy. Dla policji przekazano również dwójkę tych nieletnich spożywających alkohol. Okazało się, że obaj to wychowankowie zakładu ośrodka wychowawczego prowadzonego przez zakonników. Obaj byli na przepustkach, obaj przed dojazdem do domu opili ten fakt uzyskania przepustek. Mieli nadzieję, że dojadą do domu, no niestety tym razem się nie udało. 28 października, 23:55 na Placu Wolności 13 zgłoszono mężczyznę leżącego przy rzeczce Niezdobnej. Mężczyzna był upojony alkoholem do nieprzytomności. Strażnicy doprowadzili go do miejsca zamieszkania i przekazali rodzinie. Takich zdarzeń w tej chwili odnotowujemy więcej. 29 października 14:20 interwencja na terenie jednego z kościołów, gdzie upojony alkoholem bezdomny położył się na ławce. Spał. Był to dobrze nam znany z wielu wcześniejszych interwencji bezdomny. Na mężczyznę oczywiście zostanie skierowany wniosek o ukaranie.
tydzień minął spokojnie w miarę. Odnotowaliśmy 10 zdarzeń, 5 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń. Jeżeli chodzi o pożary, pierwszy mieliśmy 24 października w Szczecinku na ulicy Koszalińskiej. Pożar kartonów na klatce schodowej. Dzięki szybkiej interwencji oraz osób postronny, które zgłosiły nam to zdarzenie, udało się zapobiec tragedii, ale i tak jedna osoba poszkodowana trafiła do szpitala na dalsze badania. Drugi pożar tego samego dnia, pożar sadzy w przewodzie kominowym, miejscowość Piława. 28 pożar sadzy w miejscowości Nowych Falim. 29 pożar altanki i pożar 30 otrzymaliśmy zgłoszenie o 4.03 o pożarze budynku w miejscowości Nowych Falim. Był to ten sam budynek, który dzień wcześniej właśnie gasiliśmy sadzę, spłonął cały dach. Przypuszczalną przyczyną jest rozszczelnienie przewodu kominowego. Tu dokładną przyczynę poda jeszcze biegły sądowy, bo przybył na miejsce i prowadzi postępowanie, ale tu chciałem zwrócić się do Państwa z apelem. Naprawdę pożar sadzy w przewodzie kominowym może doprowadzić do pożaru poddasza całego mieszkania. W tym przypadku spłonęło cały strych, także osoby, które tam mieszkały, 6 osób. Burmistrz Barwic zapewnił lokum zastępcze, także no, budynek nie nadaje się do eksploatacji, musi przejść gruntowny remont. Także naprawdę przypominam, należy czyścić przewody kominowe. Jeżeli oprócz czyszczenia sadzy samej należy dokonać oględzin tego przewodu. Czy nie ma gdzieś jakichś pęknięć, bo może wyprowadzić do tragedii. Tak jak wspomniałem, 5 miejscowych zagrożeń. 24 usunięcie plamy substancji ropopochodnej między Bornem Sulinowo a Łubowem. 28 października otrzymaliśmy informację, że przy drodze krajowej numer 20 przy miejscowości Łubowo jest uwięziony pies. Przybyły na miejsce zastęp z OSP Łubowo, uwolnił psa, przekazał właścicielowi, cały zdrowy, udało się wyciągnąć. 29 monitorowanie składu powietrza Szczecinek, ulica Kaszubska. I 29 otrzymaliśmy w godzinach wieczornych informację, że mężczyzna wypłynął rano na ryby pontonem na jeziorze Wilczkowo i nie ma żadnego kontaktu, ani nie wrócił do domu. Dyżurny zadysponował wszystkie siły, środki, które mógł tu od nas z powiatu. Dodatkowo zadysponował grupę wodno-nurkową z Koszalina. Działania nasze polegały na przeszukaniu linii brzegowej. Tak, również były prowadzone działania z wody. Udało się mężczyznę odnaleźć, był na wyspie, ponieważ ponton mu odpłynął, na którym był telefon, nie mógł wezwać pomocy. Nic mu się nie stało, przekazany, przetransportowany, ewakuowany na brzeg przy pomocy łodzi. I 30 usunięcie plamy substancji ropopochodnej, Szczecinek, ulica Słupska. Tym razem podsumowując pracę szczecineckich funkcjonariuszy, zacznijmy może od wydarzeń kryminalnych. Zacznę może od tego, że dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku ustalili tożsamość dwóch sprawców sklepowej kradzieży. Otóż mężczyźni, kradnąc różnego rodzaju artykuły spożywcze, opuścili sklep nawet z wózkiem sklepowym i z koszykiem. Dzięki nagraniu na sklepowym monitoringu dzielnicowi ustalili tożsamość mężczyzn. Jeden z nich to 24-latek, drugi 26-latek, bardzo dobrze znani szczecineckim funkcjonariuszom. Dzielnicowi niezwłocznie udali się pod adresy tych oto mężczyzn i rzeczywiście w mieszkaniach zabezpieczyli artykuły spożywcze, które pochodziły z kradzieży. Sklep straty wycenił na kwotę 1800 zł. Część z tych produktów udało się policjantom zabezpieczyć i one wróciły już do sklepu, ponieważ nie zostały w żaden sposób naruszone i zniszczone, a dwóm zatrzymanym przez szczecineckich funkcjonariuszy mężczyzn grozi teraz kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Kolejne z wydarzeń, które miało miejsce w minionym tygodniu, to udostępnianie środków odurzających, jak również posiadanie. Na taką sytuację najechał patrol Wydziału Kryminalnego, który pozyskując wcześniej informacje, prowadził krótkotrwałą obserwację i rzeczywiście zauważył, jak 21-latek przekazuje
małe zawiniątko drugiemu z mężczyzn. Szybko później się okazało, że w tym zawiniątku były niewielkie ilości środków odurzających, które po przebadaniu okazały się marihuaną. Co więcej, 21-latek przekazywał narkotyki będąc w pracy, miał przy sobie torbę, ponieważ był listonoszem. Policjanci musieli niezwłocznie przekazać pracodawcy tą torbę, a 21-latek wraz z 19-latkiem zostali zatrzymani i noc spędzili w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Każdy z tych mężczyzn usłyszał zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności. U 19-latka zarzut ten dotyczył posiadania środków odurzających, natomiast u starszego z zatrzymanych mężczyzn dotyczył on udostępniania środków odurzających. A jak sytuacja wyglądała na drogach? Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj wszystkie siły, środki były ustawione i skumulowane na ten długi weekend, czyli zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko w mieście, ale i na drogach wylotowych z miasta. Nie tylko policjanci ruchu drogowego, ale również wspomagani pracą policjantów w prewencji. Wszyscy dbaliśmy o to, żebyśmy byli nie tylko widoczni na drodze, ale też działali prewencyjnie, zapobiegawczo, żeby każdy z nas, który w ten weekend wybierał się na groby swoich bliskich, szczęśliwie dotarł do celu i rzeczywiście te efekty widać w statystyce, ponieważ nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego w minionym tygodniu. Odnotowaliśmy natomiast 9 kolizji drogowych. Główną przyczyną było niezachowanie należytego odstępu od poprzedzającego nas pojazdu, czyli tutaj te korki, to poruszanie się w dużym natężeniu ruchu skutkowało bardzo często takimi właśnie drobnymi zdarzeniami drogowymi i tylko jeden nietrzeźwy kierujący, który został zatrzymany przez policjantów. Tym razem to kierujący ciągnikiem rolniczym, który poruszał się z podczepioną przyczepą, a sam kierowca miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz będą go czekały surowe konsekwencje. Grozi mu zarzut zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności i utrata prawa jazdy.